Klub młodzieżowy pod schodami istnieje od 4 lat. Od 4 lat młodzież okoliczna z tutejszych bloków może przychodzić i nie tylko zresztą z tych bloków i organizować swój czas wolny. Jest potrzebne, żeby młodzież mogła rozwijać swoje talenty, oczywiście, i też osoby, które przychodzą do klubu, mogą po prostu odkryć swój talent. Działa u nas przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy, czyli Studio Projekt, czyli, jeśli nie wiecie, jest to drugie darmowe studio w Warszawie, w pełni profesjonalne, gdzie młodzi wokaliści, młode wokalistki mogą realizować swoje nagrania. Ja do studia zaczęłam przychodzić dość dawno, bo jakieś 3 lata temu. Śpiewam trochę dłużej po prostu, bo lubię to robić, zawsze to lubiłam robić, chciałam to robić. Studio Projekt jest pewnym fenomenem. Dlaczego? Okazuje się, iż każdy młody człowiek mniej lub bardziej interesuje się muzyką. Nie ma tylko tego, kto mógłby go poprowadzić, wskazać, ukierunkować. Jak wiemy, nasz system edukacyjny muzyki nie naucza. No, chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda, a teraz mam zamiar tutaj z przyjacielem coś nagrać. Każda młoda osoba pod okiem specjalistów może przyjść i rozwijać swoje muzyczne pasje. Od początku nauczyć się rytmu, następnie pisania tekstów, doboru odpowiedniej muzyki. Piszę teksty też już bardzo długo, nagrywałam wcześniej tam jakieś covery, żeby chociaż coś zrobić, żeby coś było. No a teraz chcę zacząć coś z własnymi tekstami. Dlaczego studio jest potrzebne? To jest pytanie, które często się powtarza i często trzeba tłumaczyć. Otóż dlatego, że każdy powinien mieć możliwość zorganizowania swojego czasu wolnego, a ten czas wolny powinien być organizowany w sposób kreatywny. Chcę teraz się rozwijać, tak? No i to jest potrzebne, ponieważ jest co robić, jest dużo osób chętnych. Jeśli chodzi o Studio Projekt, jesteśmy cały czas bardzo zajęci. Odbieramy masę telefonów od młodych ludzi, niezależnie od tego, czy to jest podstawówka, czy gimnazjum, czy liceum. Przez 2 lata naszej działalności przewinęło się ponad 100 osób. Jesteśmy otwarci jedynie przez 3 dni w tygodniu. Musi być miejsce dla ludzi, którzy chcą spełniać swoje marzenia. Zapraszamy również na wiosnę, będziemy o tym informować. Robimy duży koncert z czołówką sceny, na którym wystąpią znani raperzy i wystąpią też nasi podopieczni. Będziemy promować Studio Projekt Mixtape 2. Tylko powinno być więcej.